Dzień dobry. Dzisiaj postanowiłem wziąć się za zadanie specjalne, bardzo trudne, skomplikowane. Mam strasznie dużo rzeczy w kuchni, które muszę skontrolować, się nimi zająć. Mam nadzieję, że jakoś mi się to złoży. Będę robił, uwaga, szparagi na śniadanie. Dzisiaj sobota, a przy sobocie, po robocie można trochę się odprężyć, więc danie będzie trochę bardziej skomplikowane. Zrobię szparagi, uwaga, z naleśnikami. Naleśników jeszcze nie ma, będę to wszystko robił. Pomyślałem sobie, że ostatnio, jak opowiadałem podczas tego, jak danie stało na stole, opowiadałem o obrazach, no to wyszło na to, że danie wystygło i potem już było mniej smaczne niż takie świeżo podane, więc dzisiaj pomyślałem, że zrobię tak, że normalnie najpierw coś ugotuję tu, opowiem o obrazie tu, a potem zjem sobie to, co przygotowałem. No dobra, to do dzieła. Dzisiaj będę opowiadał o obrazie, który mnie fascynuje, który namalował Michelangelo Merisi, znany inaczej jako Caravaggio. Caravaggio. To jest obraz pod tytułem Judyta, która zabija Holofernesa. Judyta i Holofernes. Może trzeba by zacząć od tego, kto to była Judyta i kto to był Holofernes. Oraz oczywiście od szparagów. Zobaczymy, czy to się w ogóle wszystko jednocześnie zmingluje. Okej. Biorę szparagi, żeby nie było. To są szparagi zielone. O, proszę bardzo, to są szparagi zielone. Tutaj mam drugą kamerę, więc pokazuję do tej. To są szparagi zielone, bardzo ładne. Bardzo ładne są to szparagi. Wczoraj zakupione w tak zwanej Biedronce, gdyż ja wszystko kupuję w Biedronce. I to nie chodzi w ogóle o to, że Biedronka ma tutaj jakiś product placement, tylko po prostu jest blisko, jest tanio, prawda, wygodnie, taki mały, wielki sklep. Biedronka jest zajebista. Jeszcze raz. Ten obraz przedstawia scenę, w której Judyta w asyście swojej guwernantki obcina głowę Holofernesowi. Teraz pytanie jest, kto to była Judyta? Judyta. Judyta to była Żydówka. Podstępna Żydówka. Podstępna Żydówka, która postanowiła uratować całe swoje plemię, plemię Izraela przed zgubą. Otóż, pewnego czasu, bardzo, bardzo dawno temu, to, co robię teraz, to jest, Judyta obcina głowę Holofernesowi, a ja obcinam dupki szparagom. Bardzo dawno temu Judyta postanowiła uratować Żydów przed zagładą w ten sposób, że kiedy wojska asyryjskie pod wodzą króla Holofernesa zbliżały się już do pokonania wszystkich plemion żydowskich, zabicia wszystkich Żydów, Judyta postanowiła ich ratować. Żydzi już chcieli się poddać, kiedy Judyta wyruszyła nocą albo późnym wieczorem do obozu wojsk asyryjskich i zaszła do namiotu króla Holofernesa. Teraz tak, normalnie zielonych szparagów się tak za bardzo nie obiera, ale jako że te są dość grube, to pomyślałem sobie, że ja je przynajmniej tutaj od strony dupek trochę jednak obiorę. Trochę jednak obiorę. Bo mogą być lekko łykowate. Jak są takie małe szparagi zielone, no to w ogóle tego nie trzeba robić. Ale takie większe, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek obiorę. Idźmy dalej. Judyta zakradła się do... Znaczy zakradła się, może inaczej. Oficjalnie przyszła do namiotu Holofernesa, a że Holofernes był po prostu normalnym męskim zwierzakiem. Takim gościem, który walczy mieczem, potem wraca z pola bitwy, pije, ucztuje, no i oczywiście szuka kobiety, z którą mógłby spędzić noc, nie szanując jej za bardzo, żeby było jasne. No to Judyta zagrała na tej jego strunie, przyszła do niego i powiedziała mu: ty jesteś taki wspaniały, jesteś taki waleczny, a ja, Judyta, chciałabym poznać cię bliżej, jako mężczyznę.
No i Holy Fairness, jak to ktoś kiedyś powiedział o Micku Jaggerze, gejem nie jestem, ale Micka Jaggera z łóżka bym nie wyrzucił. Tak i Holy Fairness pomyślał sobie, no Żydem nie jestem, ale Judyty z łóżka nie wyrzucę. Wpuścił ją więc do łóżka i sobie z nią trochę pofiglował. Wpuścił ją do łóżka i sobie z nią trochę pofiglował. A może nawet nie trochę. I teraz, w momencie, kiedy Holofernes, nawalony, najedzony i jeszcze zaspokojony przez kobietę, leżał w łóżku, Judyta wstała z tego łóżka. Podeszła do pochwy, w której trzymał miecz, wyciągnęła ten miecz i chwyciła Holofernesa za włosy. Wtedy pomodliła się do swojego Boga żydowskiego, do Jahwe i powiedziała: Boże, wybacz mi to, co mam uczynić, ale robię to dla dobra wszystkich moich ziomków. I wzięła ten miecz i ciach, ciach, dwa razy, tak jak ja szparagi przed chwilą. I obcięła mu głowę. Ten mit o Judycie zabijającej Holofernesa stał się na tyle popularny w mitologii żydowskiej, że Judyta stała się wielbioną przez Żydów świętą. Natomiast przeniknęła potem oczywiście także do mitologii chrześcijańskiej, katolickiej. A w czasach, kiedy Caravaggio malował ten obraz, to był temat bardzo, bardzo na czasie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, chwilę wcześniej, Luther przybił swoje tezy do kościoła w Wittenberdze i nastąpiła tak zwana reformacja. Caravaggio pochodził z Mediolanu, ale przeniósł się do Rzymu i w Rzymie prowadził życie tak zwanego chłopca. Chłopca, który żyje w pałacu kardynała z innymi chłopcami. Wszyscy ci chłopcy w takiej, no, dużej komitywie uprawiają miłość wolną i swobodną, grają na harfach i lutniach. Ale Caravaggio nie był takim ciotowatym gejem. Był takim gejem z charakterem, był takim gejem łobuzem, który jeszcze przy okazji potrafił się bić, potrafił walczyć. Należał do tak zwanej rzymskiej grupy mężczyzn, których określano mianem Bravo, czyli odważnych, zawadiackich mężczyzn. I Caravaggio razem ze swoimi kolegami chodzili po Rzymie z mieczami, no i nie stronili od bitki. Zaraz do tego wrócę. Tak czy inaczej, około roku 1600, kiedy Caravaggio malował ten obraz, trwała tak zwana kontrreformacja. Kontrreformacja, czyli próba podjęta przez papieża Grzegorza VIII, żeby zdławić reformację w zarodku i żeby nie odpuścić tych gigantycznych terenów europejskich, które wychodziły spod władzy papieża, a w związku z tym także i spod opodatkowania. To były gigantyczne pieniądze, o które papież walczył. Rzym się wtedy bardzo, bardzo szybko rozwijał. Powstawało dużo nowych kościołów. To jest w zasadzie ten Rzym, który znamy dzisiaj. Powstał właśnie w tamtych czasach. Chwilę wcześniej został splądrowany przez najemników, przez żołnierzy. Teraz się bardzo szybko rozwija, powstają kościoły i mecenat katolicki, mecenat kościelny ściąga artystów z całych Włoch, nie tylko zresztą z Włoch. Dlatego właśnie Michelangelo Merci przyjeżdża do Rzymu i na dworze kardynała zaczyna malować obrazy. Jego pierwszym zleceniem są dwa wielkie obrazy do kościoła, teraz już nie pamiętam którego, pod tytułem Objawienie świętego Mateusza, a potem Męczeństwo świętego Mateusza, taki dyptyk obrazów. I to dało mu pewną sławę. Potem Michelangelo zaczął malować dalej, no i namalował oczywiście także i ten obraz. Dobra, gotowanie. Teraz tak, żeby to miało sens, to ja szparagi polewam oliwą. Wrzucam do nich masło.
dobrą ilość masła. Trzeba pod nimi zapalić ogień, co nie? Co zrobimy na tym palniku? Może tak, o. Ciach. Jest, dobrze. Sternik wody. Czuję się kompletnie idiotycznie. Prawdę mówiąc, nigdy jeszcze w życiu tego nie robiłem przed kamerą. No ale cóż, zawsze jest ten pierwszy czas, pierwszy moment. Dobra, cebula, bo cebula się przydaje do wszystkiego. Cebula, dużo pietruszki. O, świetnie. I takie szpagi. Muszą sobie chwilę się pogotować. Zaraz dolejemy oczywiście do tego wody jeszcze. Dobrze. I w tym czasie zabierzemy się do robienia naleśników. Znacie bajkę o naleśniku? Leży leśnik na leśniku? Mąka? Jajko? Woda, sól, curry i cukier. I to wszystko. Dobra. Jajo, ciach. Sól, ciach. Sól, ciach. Dalej, oliwa, ciach, woda, ciach, curry, ciach i mieszamy. A, trzeba dolać wody do parak oczywiście. Pięknie. Ależ to zaczyna pachnieć. Proszę do pieczenia. Proszek, proszek cię, proszek cię. O la la, Jaciek proszek do pieczenia. Proszku do pieczenia oczywiście niedużo. Nigdy za dużo proszku do pieczenia nie wolno dodać. No dobra, wracajmy do Caravaggio. Caravaggio, Caravaggio. W czasach, kiedy Caravaggio malował ten obraz, Rzym był miejscem przedziwnym, raczej niespokojnym. Prawdę mówiąc, pełno w nim było bandytów, pełno w nim było jakichś zapalczywców, którzy byli w stanie w każdej chwili stanąć do bitki. Chodziła po Rzymie i po Watykanie policja watykańska, która się także nie certoliła za bardzo. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 10 lat, między 1590 a 1600 rokiem, w Rzymie policja watykańska na terenie państwa Watykan, które jak wiadomo jest nieduże, zamordowała 5 tysięcy ludzi. 5 tysięcy ludzi. I sobie proszę wyobrazić też, że głowy, obcięte głowy, były powszechnym widokiem w tamtych czasach, a w Rzymie, na mostach rzymskich na przykład, głowy sterczały na pikach po prostu. I były to głowy zdrajców, były to głowy bandytów, różnego rodzaju przestępców i tak dalej. A także osób, które wysoko sytuowanych, arystokracji, która na przykład została oskarżona o to, że może sprzyjać reformacji, czyli protestantom. Aż to się pięknie tutaj. Pięknie tutaj gotuje. Proszę zobaczyć, jak się pięknie gotuje.
szparagi się gotuje. No dobra, czas na naleśniczki. Także życie w tamtym czasie w Rzymie dla Caravaggia było także pewnego rodzaju wyzwaniem i zresztą Caravaggio nie stronił od różnego rodzaju bitek i awantur. Znany jest z tego, że postawił się policjantowi, który chciał go wylegitymować. Znany jest z tego, że bił się w barze, aż w końcu pewnego człowieka w barze zamordował. I zresztą dlatego w 1606 roku musiał z Rzymu uciekać, gdyż został za nim wydany list gończy, a on sam skazany na banicję. Po wielu latach dopiero powrócił do Rzymu. Znaczy inaczej, po wielu latach próbował powrócić do Rzymu, ale niestety umarł, dostawszy febry. Umarł w wieku 39 lat. Młody facet. Ciasto naleśnikowe jest zrobione mniej więcej. Trochę grud jest w nim, dlatego że, no, jakby to powiedzieć, nie mam żadnej mieszarki takiej automatycznej czy elektrycznej do ciasta naleśnikowego, więc trudno, ale myślę, że wyjdą. Szparagi, żeby było jasne, nie potrzebują zbyt wiele czasu. Kilka minut i w zasadzie są gotowe. Szczególnie zielone szparagi, które się gotują bardzo szybko. W związku z tym trzeba postępować tutaj dość energicznie. Doprawimy te szparagi trochę na ostro, nie za dużo. To jest trochę pieprzu cayenne. O. Oczywiście doprawimy je zaraz śmietaną, ale to za moment. Tak, co my byśmy jeszcze... Aha, chcieliśmy trochę curry do tego wrzucić, tak. O. Doskonale. Tak, kucharz musi podczas gotowania, kucharz musi cały czas sprzątać, żeby nie było syfu. No i oczywiście, jako że jest rano, trzeba pociągać kawkę. Gdzie to ja stanąłem? Na czym to stanąłem? Na czasach, w których Caravaggio malował ten obraz. To jest 1599 rok, czasy bardzo niespokojne. Grzegorz VIII, papież, który wtedy panował w Rzymie, wydał edykt, który skazywał wszystkich protestantów na karę śmierci, a przede wszystkim tych protestantów, którzy zarządzali protestantami, czyli władców protestanckich. Proszę sobie wyobrazić, że królowa Elżbieta I, która rządziła wtedy w Wielkiej Brytanii, uniknęła kilkunastu zamachów na swoje życie. Tak samo Henryk IV, który rządził wtedy we Francji. Nie udało się to natomiast Wilhelmowi Orlańskiemu, który został zamordowany przez fanatyka religijnego, nasłanego właśnie przez papieża. Papież, tak jak dzisiaj niektórzy islamiści, papież wydał taki otwarty list gończy za wszystkimi przywódcami protestanckimi i w ślad za tym listem gończym podążyła oczywiście cała watacha różnego rodzaju wariatów, nawiedzonych ludzi, fanatyków religijnych, którzy byli gotowi po prostu w imię Jezusa mordować. O, patelnia się robi gorąca. Spróbujemy. Zasada jest taka, pierwszy naleśnik nigdy się nie udaje, więc nie ma co się ciśnieniować. Trzeba go po prostu podgrzać i wyrzucić. Tak, dobrze. Tu zmniejszymy trochę ogień. Ten sos się pięknie redukuje. Szparagi dochodzą. To jest taka... Dobre. Dobra, pierwszy naleśnik. A nie, ten pierwszy naleśnik się nawet uda. Bardzo dobrze. Judyta i Holofernes. Myślę, że dość ciekawym aspektem tego obrazka jest jego aspekt erotyczny. Otóż wiadomo, że mężczyźni boją się kobiet. Jest takie przekonanie gdzieś głęboko osadzone w męskiej naturze, że kobieta w gruncie rzeczy zawsze wygrywa. Mężczyzna może mieć miecz, który zresztą jest też bardzo falicznym symbolem. Może mieć broń, może mieć wielkie bicepsy, może być silny, może kobietę stłamsić, zbić i zniewolić. Ale w gruncie rzeczy mężczyzna ma przekonanie, że kobieta ostatecznie wygrywa. Jest ten taki mit kobiety
modliszki. Kobiety, która uprawia seks z mężczyzną, po czym go zabija, pożera. I to samo jest wyrażone na tym obrazie. Kobieta, która wydaje się być bezbronna, w gruncie rzeczy bezbronna nie jest. Mogłem to trochę wytrzeć wcześniej. Kobieta, która wydaje się bezbronna, w gruncie rzeczy bezbronna nie jest. I tak jak Judyta może posłużyć się mieczem, żeby w momencie, kiedy mężczyzna jest najsłabszy, obciąć mu głowę, zabić go. I to jest taki głęboki strach, który mężczyźni mają przed kobietami, że kobieta jest nienasycona seksualnie, że mężczyzna, który po akcie erotycznym staje się słaby i nie jest w stanie działać, ulega kobiecie, która w tym momencie właśnie może wykorzystać jego słabość i go pokonać. Może coś o samej Judycie na tym obrazie. Otóż ta kobieta, która tu jest przedstawiona, to też jest ciekawa historia, bo po pierwsze jest to jedno z nielicznych przedstawień kobiecych w malarstwie Michelangelo Caravaggio. Dlatego, że Caravaggio był po prostu gejem i największą przyjemność sprawiało mu malowanie mężczyzn, bachusów, mężczyzn, którzy jakoś się ze sobą bawią, czy mężczyzn, którzy uwaga, ulegają jakiemuś rodzaju perwersji. Na przykład tutaj ewidentnie w ekstazie jest ten mężczyzna, w ekstazie jest Holofernes. I zresztą mówi się o tym, że być może twarz Holofernesa tutaj na tym obrazie to jest autoportret Caravaggia. Ten moment ekstazy, która się kojarzy ze śmiercią, potem będzie w kulturze wielokrotnie eksploatowany. Mamy cudowną książkę, która mówi o tym, że erotyzm w gruncie rzeczy jest rodzajem umierania właśnie. Czy orgazm jest momentem śmierci. Caravaggio potem to obcinanie głowy malował wielokrotnie. Na obrazach związanych z, na przykład z Janem Chrzcicielem albo z poświęceniem Izaaka przez ojca, prawda? To są takie obrazy właśnie, na których widzimy obcięte głowy albo kogoś, kto próbuje głowę obciąć. W jego czasach zresztą, to znaczy w czasach, kiedy on żył i malował, głowy obcinano na porządku dziennym. To znaczy obcinanie głów było spektaklem, w którym można było uczestniczyć po prostu i w którym mogła uczestniczyć tak zwana gawiedź. Czyli po prostu ludzie mogli sobie pójść i obejrzeć obcinanie głowy. Natomiast sama postać Judyty jest wzorowana czy malowana z modelki. A tą modelką była Lena, jak się okazuje. Wiadomo o tym z innych przekazów. A Lena była rzymską prostytutką. Proszę bardzo. Zresztą fajny ma wyraz twarzy, dlatego że na tej twarzy jest taki rodzaj smutnego zdziwienia. Trzyma faceta za włosy, obcina mu głowę i ma taki rodzaj jakby takiego no nieładne, to nieładne, nieładna ta głowa. O, naleśnik dochodzi. Świetnie doszedł. No tak, trzeba jeszcze zwrócić być może na koniec uwagę na styl, w jakim ten obraz jest malowany. Otóż postaci są oświetlone dość wyrazistym światłem i to światłem punktowym, płynącym chyba z tej strony obrazu. Natomiast tło jest czarne. I to dzisiaj, znając fotografię i znając to, co się w sztuce wydarzyło później, wydaje nam się oczywiste. Natomiast w czasach Caravaggia wcale oczywiste nie było. I ten styl, czy ten pomysł na malowanie nazwano nawet osobnym słowem. Chiaroscuro, czyli ciemne, czarne tło, na którym wyróżnione są postaci. I zresztą Caravaggio znany był z tego, że malował dość realistycznie, albo nawet bardzo realistycznie. I te twarze, na przykład pomarszczona twarz tej służącej, przerażała współczesnych. Dlatego też Caravaggio zaczął tracić w pewnym momencie zlecenia, gdyż inni artyści i mecenasi sztuki uważali, że Caravaggio po prostu maluje zbyt naturalistycznie. Piękny film na temat Caravaggia w latach 90. nakręcił Derek Jarman. Pamiętam, że ten film był pewnego rodzaju skandalem towarzyskim, dlatego że dość jakby otwarcie mówił o homoseksualizmie nie tylko Caravaggia, ale także kardynała, w którego pałacu mieszkał. Film zrealizowany w studiu, w pięknym, takim malarskim
w takiej pięknej malarskiej scenografii, w pięknym świetle. Zresztą, co ciekawe, występują tam aktorzy, którzy później stają się gwiazdami. Na przykład Tilda Swindon, która tam myślę, że ma kilkanaście lat. W końcu wygląda na bardzo młodą aktorkę, może trochę więcej niż kilkanaście. Polecam ten film oczywiście i przypominam go. No dobra, tutaj już naleśniki dochodzą, szparagi już dochodzą. Wystarczy teraz dodać, tylko ja nie mam łyżki, no jak to jest możliwe, że nie mam łyżki? Jest. Szparagi dochodzą, w związku z tym dodamy do nich śmietany, kończąc ten sos. To wygląda pięknie i wspaniale. Tego już nawet nie trzeba gotować. Oczywiście, na koniec. Pieprz. Oczywiście, sól. Szparagi są gotowe, włączamy ogień. Czekaj, to ten jest. Dobrze. Nie będziemy już ich gotować dalej, bo one są po prostu gotowe. Wyglądają fantastycznie. Teraz poczekamy jeszcze na naleśniki i będziemy jeść. Naleśniki gotowe, szparagi gotowe. Można jeść. Trzeba wziąć tylko sztućce jeszcze. No dobra, w ten sposób omówiliśmy sobie obraz Caravaggia pod tytułem Judyta obcinająca głowę Holofernesowi i jednocześnie mamy gorące, piękne śniadanie. Proszę bardzo, naleśnik jest. Teraz biorę sobie szparaga. O. Tak jest. Polewam sobie trochę to... Polewam sobie sosem. I życzę wszystkim miłego dnia. Bardzo dobra.